dalekich lotów polskim skoczkom życzy firma Blachotrapez, dystrybutor systemów fotowoltaicznych Revolt Energy. Razem sięgamy nieba. Trenerze, emocje, ekscytacja, stres, jakie uczucia towarzyszą przed startem letniego Grand Prix? Bo to nie jest Puchar Świata, ale na to się też czeka. A może nie tak stres przed tym początkiem, tylko organizacyjnie zawsze, jak jest po przyjazdu i w dużo rzeczy było teraz w tych ostatnich godzinach do załatwienia, ale tak właśnie jesteśmy w tej fazie treningowej, ale też bierzemy udział w zawodach i zawsze chcemy jak najlepiej się prezentować. 12 Polaków tutaj w Wiśle, no właśnie, wchodzicie z marszu w te zawody, czy troszeczkę takiego wyświeżenia było? No minimalnie, nie kompletnie na świeżości, ale w całe lato jest w pełnym treningu. Minimalnie trochę przez ten ostatni tydzień teraz było trochę mniej tego treningu. Dużo załatwiania spraw, dużo logistyki, też testy. Myśleliśmy, że to już wszystko za nami, tymczasem nie. Cała reprezentacja musiała te testy przejść. Jakie wyniki? Mamy nadzieję, że wszystkie negatywne. Tak jest, to jesteśmy wszyscy. To jest najważniejsze i możemy się teraz już skupiać tylko zaś na swojej pracy. Testy zostają, ale wracają kibice. To wręcz coś niesamowitego, bo całą zimę mieliśmy puste trybuny. Brakowało tego mimo wszystko. Dokładnie, tak jest. Wszyscy się cieszymy, bo specjalnie w tu Wiśle albo w Zakopanem, tu w domu mamy i tą najlepszą atmosferę, jaka może być, to wiedzą wszyscy i no już się nie możemy doczekać tej atmosfery. Te przygotowania wiosenno-letnie troszkę łatwiejsze niż przed rokiem? To podróżowanie między krajami stało się prostsze po zaszczepieniu? Jest łatwiej, bo teraz to wszystko opadło specjalnie po Europie. Ale są jakieś obostrzenia, ale myślę, że tak rok co rok już możemy tak mówić. Wszyscy przyzwyczali w ten system. Po prostu, jak to powiedzieć, kojarzymy tego, że to jest, żyjemy z tym i nic więcej nie zrobimy. Na jakich skoczniach tego lata, tej wiosny trenowaliście i dlaczego właśnie na tych skoczniach były te zgrupowania? Zmieniamy cały czas średnią dużą skocznię. Byliśmy za granicą w Austrii, we Włoszech, w Predaco. Tu mieliśmy też okazję przetestować średnią skocznię w Zakopanem. Niestety nie udało się, chcieliśmy tu skoczyć w tygodniu przed, też żeby trochę to utrudnić, żeby przejść ze średniej skoczni od razu do oficjalnego treningu na dużą skocznię, ale nic się nie dzieje, jesteśmy skoncentrowani. Tu też parę skoków oddaliśmy i wszystko wyglądało w porządku. Ja zapytam o zmianę tych skoczni. Tutaj wiemy, różne typy, różne profile, różne najazdy, ale też różne belki startowe, bo to jest taki wątek, który mi się kojarzy po zimie, że często zawodnicy mówili, że tutaj jest inna troszkę belka startowa, tak było w Zakopanem na przykład i to był gdzieś tam problem na początku. Też czytałem taką wypowiedź Petera Preuca, który mówi, że oni nawet gdzieś w Słowenii zamieniają fizycznie te belki startowe, żeby inaczej sobie popróbować, bo tam już się robi różnica. Zwracacie uwagę na ten element? Tak, ale nie może być też za dużo tego. I my się staramy wybrać taką skocznię. Są na innych skoczniach są po prostu różne belki i staramy się, żeby jak zawodnicy sobie najszybciej się zaadaptowali. Ta średnia Krokiew troszkę pechowa, bo mistrzostwa kraju odwołane. Teraz w środę trening odwołany, ale chłopaki tam skakały. Jaki jest ten obiekt, co on wnosi do procesu szkolenia w Polsce? Bo był Szczyrk, było Zakopane, Wielka Krokiew, no ale to było mało. Teraz mamy ponoć zupełnie inny obiekt. Niestety nie byłem, bo musiałem odjechać do domu się zaszczepić, ale informacje nie od kolegów plus od zawodników. Profilowo jest bardzo dobry, jest inny, jest różni się od Wielkiej Krokwy i myślę, że dobrze się da potrenować, nawet na średniej skoczni dobrze popilnować fazę lotu i wydaje się, że wszystko się udało. Kontaktowaliśmy się podczas tych zgrupowań wiosną, latem, ale dla naszych widzów tutaj jeszcze dopytam, jak to z tym Kamilem Stochem było, bo dzisiaj wiemy, że był problem pod koniec zimy. Jak duży był to problem i jak duże jest to teraz ułatwienie bez tej narożki dla Kamila na nodze?
Ono się to właśnie pokazało bardziej na samym końcu tego sezonu, że to był problem nawet do pozycji dla symetrii, dla wszystkiego i teraz już jest dużo inaczej. Kamil już wszedł na full trening i w ogóle w pozycji na skoczni w butach nie ma ograniczenia i sam myślę, że tego też nie czuję i jest w porządku i jeżeli chodzi o Kamila konkretnie, też to od samego początku wygląda dobrze. Bardzo chcę rywalizować, bo powiedział nam Zakopanem, że trenerzy mieli trochę inny plan. Był znak zapytania, czy będzie w Zakopanem, w Wiśle. On bardzo chciał to, pokazał ten skok w Ramzał, że tak full gas poszedł od samego początku, troszkę was przestraszył. Ostatecznie Kamil wystartuje. Jakie były te ustalenia? Dyskutowałem też z Haraldem, też w sztabie dyskutowaliśmy. Chcieliśmy po prostu, żeby trenował, bo trochę tego treningu bazę zrobił bardzo dobrą na początku, przed operacją, no i potem miał trochę wolnego. Chcieliśmy, żeby bardziej ze względu na zimę, jakby powiem, dogonić tego treningu, ale widziałem na Kamilovi sám, jak bardzo chce rivalizować i jak szybko chce wrócić právě dlatego, żeby mohl vystartować na mistrzostwach Polski i tu Wiśle. I druga sprawa jest to, nie wiemy jak się to zaś ta pandemia będzie przez lato rozwijać, czy w ogóle później się nie może stać coś takiego, że będą závody odvolane. To dlatego ta decyzja i ten plan będzie później dopasowany po Wiśle. Trenujecie, teraz nareszcie zawody. No właśnie, dla tych bardziej doświadczonych, Dawid Kubacki, Piotr Żyła, to pewnie taka ulga, taka mobilizacja większa, bo oni się w życiu już natrenowali. A jak ci młodsi do tego podchodzą? Tomek Pilch, Klimek Murańka, Kuba Wolny, oni się jeszcze tym stresują? Czy to jest dla nich też taka nagroda za ten ciężki trening wiosną, latem? Tak, ja myślę, że nagroda. Oni potrzebują zawodów też. Oni się potrzebują trochę z tego uczyć. Już rozmawiałem też nie z wszystkim jeszcze, specjalnie z tymi młodszymi, że chcę, żeby tu robili to, co robimy na treningach. Żeby potrafili się skoncentrować na pewno, jak u starszych, u młodszych wystąpi stres, są to závody, to jest naturalne. Ale jak najbardziej bym chciał, żeby pokazali to, co minimálně pokazywali w treningach i tak właśnie krok po kroku szli przez te závody, przez treningi, przez to lato dalej. Trzeci sezon trenera w roli głównego szkoleniowca kadry, drugi w tej powiększonej kadrze. Jakie rozwiązania nowe wprowadziliście, bo pewnie jakieś delikatne poprawki się pojawiły po zimie? A bardziej w tej organizacji tego, jak funkcjonujemy jako duży team. Ale myślę, że wszystko działa, wszyscy przyzwyczaili. Rok temu właśnie to była jakby największa zmiana. Bardzo się to wszystko dobrze układa, małe poprawki w systemie treningowym tam są, ale też nie trzeba dużych zmian, bo wiemy, że ten system działa i żebyśmy tego też za dużo nie komplikowali. A czego oczekuje trener po zawodnikach tutaj w Wiśle, bo my wiemy jaki jest cel, to jest Pekin, rzecz jasna, teraz mamy dopiero połowę lipca, czego się spodziewać w ogóle? Jest to daleko, ale kojarzą wszyscy, że to jest sezon olimpijski. Nie zawsze się mówi, tak jest po prostu, jest to sezon bardzo ważny, kończy się ten cyklus olimpijski, wiemy i staramy się po prostu wszyscy, teraz czuję ze sztabu, jak sztab, tak zawodnicy, wszyscy robią co mogą i to jest najważniejsze. Pamiętam takie zdanie kiedyś w czeskich mediach, że trener się czuje jakby taką Brazylię skokową obejmował, że tak są popularne te skoki w Polsce. Troszkę teraz kibice bardziej patrzą znowu na skoczków, bo było Euro 2020, wiem, że oglądaliście, kibicowaliście, nie poszło to po myśli polskiego kibica, to wszystko na boiskach piłkarskich, no i teraz te oczy są zwrócone znowu na skoczków, ta presja pewnie gdzieś tam cały czas towarzyszy niezmiennie. Tak, też to robimy dla kibiców, bo oni też wiedzą i myślę, że wierzą i my im też chcemy dać to, żeby się cieszyli z tego, że naši závodníci vykrywają závody i to dlatego też to robimy. Na pewno, zaś přijde teraz okres będą igrzyska, ale zaś się to wróci, myślę, że
bardziej przed zimą, jak się będzie zbliżać zima, to będzie trochę więcej jak zawsze stresowo, ale to jest dobrze, bo to dlatego też to robimy. Wierząc, że wszystkie zawody się odbędą, gdzie chcielibyście wystartować z tą najmocniejszą ekipą w letnim Grand Prix? Jeszcze nie do końca wiemy. Na pewno tu. Ci najlepsi też musimy patrzeć, jak będą się pokazywać na skoczni dalej, co będzie trzeba dopasować, nad czym pracować. Dla tej trójki najlepszej po prostu ten plan i zadanie na lato jest inne. Ale na pewno ta trójka, myślę, że pod koniec letniego Grand Prix wystąpi, ale reszta myślę, że będą startować zawodnicy, kteří bardziej potrzebują tych závodów.